Nikt takiego scenariusza nie bierze pod uwagę, ale jak sami przypominacie, szansę na Mistrzostwo Świata w Abu Dhabi ma jeszcze czwarty kierowca, czyli Lewis Hamilton. Powiedzcie, co się musi wydarzyć, żeby on tam zdobył tytuł? Alonso, Vettel i Weber się zderzają wszyscy na starcie. Nie, musieli się wszyscy zderzyć ze sobą. Ja powiem krótko. Tak, katastrofa, dlatego że ma 24 punkty, tak? Dobrze mówię? 22 do 246, 24 punkty straty, punkty, czyli do zdobycia Alonso by musiał zdobyć 0 punktów i inni też jakieś mikroskopijne ten. Ja jedno zdanie powiem. Jenson Button przed Grand Prix Brazylii, wywołamy troszkę temat, że Jenson Button już nie będzie mistrzem świata, więc mistrz świata nie obroni tytułu. Powiedział, że może być mistrzem świata tylko pod jednym warunkiem, jeśli zdarzy się cud. Cud się nie zdarzył, Jenson Button przyjechał piąty, stracił szansę na mistrzostwo świata. W Abu Dhabi, żeby Hamilton został mistrzem świata, musi się zdarzyć cud jeszcze większy niż ten, który miałby mieć w Brazylii. I tylko w takim kontekście możemy rozpatrywać szansę McLarena, aczkolwiek nie umniejszając ich no, przez większą część sezonu bardzo fajnej formy. No, przecież to byli liderzy no tak, mistrzostw początek, świata, to było... dopiero druga część sezonu jednak wyraźnie zjechali. A jeszcze tylko można dodać, że Abu Dhabi nie jest torem, gdzie można liczyć na jakieś niespodzianki, na przykład ulewę. Nie sądzę. No właśnie, to byłby cud. Kogo ten tor w ogóle faworyzuje waszym zdaniem? Radek już powiedział, w zeszłym roku podwójne zwycięstwo Red Bulla po wyścigu, który, jakby to powiedzieć delikatnie, żeby Berniego Ecclestona nie obrazić, no wyścig, który nie zasługuje na to, żeby być ostatnią perłą w koronie sezonu, tak? I po prostu cieszę się bardzo osobiście, że w przyszłym roku to Brazylia będzie tym wyścigiem, który będzie kończył sezon. Zamieniają się z miejscami z Abu Dhabi. Z dwóch powodów. Pierwszy to jest biznesowy. Wyobraźmy sobie, że teraz kierowcy w ciągu tygodnia muszą przetransportować 24 bolidy plus kilkanaście w częściach, kilkaset osób i cały ten sprzęt z Brazylii do na Bliski Wschód. No to jest mega operacja, kosztowna na pewno, więc zamienienie tych wyścigów kolejnością po pierwsze z tego powodu jest ważne, a po drugie, no widzieliśmy Brazylię w niedzielę. Brazylia to jest deszcz, słońce, brazylijski temperament, tor, który jest absolutnie unikatowy, wzniesienia, górki, dołki, długa prosta, świetne emocje, także to jest dobry wybór.